Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani poseł Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa Nowoczesnej. Witam Państwa. Dzień dobry pani poseł. Pani poseł, dzisiaj nieprzypadkowo w Legnicy bierze pani udział w debacie na temat reformy oświaty. Pytanie debaty zawarte w haśle przewodnim jest następujące. Czy to dobra, czy zła zmiana? Domyślam się pani zdania, ale bardzo proszę powiedzieć nam, co Nowoczesna sądzi na temat pisowskich planów dotyczących odwrócenia do góry nogami, mam wrażenie, całej polskiej rzeczywistości oświatowej. Przede wszystkim tu bardziej jestem nie jako wiceprzewodnicząca partii, tylko jako wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, którą jestem. I rzeczywiście nie jest tajemnicą, że moja ocena reformy edukacji, którą proponuje minister Zalewska, jest bardzo negatywna. I ona się opiera na pewnych merytorycznych przesłankach, czego nie można powiedzieć o pomysłach pani minister Zalewskiej. Po pierwsze eksperci, właściwie wszyscy eksperci, również ci, na których badania powołuje się minister Zalewska, są zdecydowanie przeciwni likwidacji gimnazjów. Okazało się, że gimnazja naprawdę wyrównują szanse, okazało się, że gimnazja okazała się taką najlepszą częścią polskiej edukacji, okazało się, że gimnazja dają dodatkowe szanse młodzieży, szczególnie wiejskiej, są takim oknem na świat młodzieży wiejskiej. I ostatnie badania PISA, które wypadły trochę słabiej niż poprzednie, niż te z 2012 roku, te badania z 2015 roku, pokazały, że my jeszcze poprawiliśmy się w grupie dzieci, które pochodzą z rodzin takich uboższych, rodzin, które dają mniejsze szanse i trafiają do grupy tych, którzy sobie najlepiej radzą na tych testach. Czyli to potwierdza fakt, że wyrównują szanse. Dodatkowo, jeżeli ja myślę o tym, jak zmieniać się powinna polska edukacja, bo nie mam żadnych wątpliwości, że polska edukacja powinna się zmieniać. To jakich zmian ona wymaga? No właśnie. To według mnie podstawową zmianą, którą przyznają wszyscy, pewnie jakbym panów spytała, to też by przyznali, to jest kwestia praktyczności. Polska szkoła jest bardzo teoretyczna. Uczy wszystkiego teoretycznie, uczy i teoretyczny sposób, i tematów teoretycznych. Uważam, że powinna być bardziej praktyczna, czyli po pierwsze więcej nauki powinno być przez doświadczenie. W tym celu powinniśmy mieć pracownie chemiczne, biologiczne, fizyczne, gdzie młodzież rzeczywiście prowadząc doświadczenia mogłaby poznawać naukę i rozumieć ją lepiej. Powrót szkolnictwa zawodowego może też, bo to chyba, mam wrażenie, będziemy się zgadzać, to był jednak jeden z błędów reformy z końca lat 90., bo to szkolnictwo zostało właściwie zdmuchnięte z powierzchni polskiej ziemi. Tutaj tak, ale to jest zgoda, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, już właściwie wszystkich. To znaczy tutaj to nas nie różni między poszczególnymi partiami politycznymi i PiS, który wprowadza tę reformę, mówi również o tym, że trzeba to szkolnictwo zawodowe przywrócić do odpowiedniej rangi, ale już sporo działań podjęła poprzednia ekipa. I tutaj moglibyśmy tak naprawdę mówić prawie, że jednym głosem, natomiast te zmiany, które proponuje PiS, czyli zmianę szkoły zawodowej na branżowej, jeżeli poznajemy teraz programy nauczania, okazuje się bardzo pozorne. Okazuje się, że tak naprawdę tej zmiany nie ma, że ona jest tylko na nazwa praktycznie się zmienia, natomiast programy w dużym stopniu pozostają takie same. Czyli jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to moglibyśmy nawet dojść do jakiegoś konsensusu. Tylko żeby zmienić szkolnictwo zawodowe, czy nawet zreformować licea, nie ma powodu, żeby niszczyć gimnazja. Gimnazja są o tyle wygodnym takim etapem edukacji, że można na gimnazja koncentrować pewne rzeczy, które nie można zrobić dla wszystkich szkół podstawowych, których jest kilkanaście tysięcy w kraju. Pierwsze, wyposażenie w pracownię. To co mówiłam, można wyposażyć każde gimnazjum w prawdziwą pracownię biologiczną, chemiczną, fizyczną. Trudniej wyposażyć wszystkie szkoły podstawowe, których jest dużo więcej. Kolejną kwestią, klasy dwujęzyczne. Praktycznie w każdym gimnazjum mogła być klasa dwujęzyczna, która wyłapywałaby najzdolniejsze dzieci z wszystkich ościennych szkół podstawowych. Jeżeli teraz pomysł jest, żeby klasami dwujęzycznymi były klasy 7 i 8 w szkole podstawowej, to do nich będą trafiać praktycznie tylko dzieci z tej akurat konkretnej szkoły podstawowej. Zresztą tak jest napisane w ustawie, że pierwszeństwo mają. Czyli dzieci, które nie mają tego szczęścia, że są w szkole, w której jest klasa dwujęzyczna, stracą tą swoją szansę kształcenia dwujęzycznego. Podobnie jest z kształceniem sportowym. Tu również są takie sporty, w których nie zaczynamy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, tylko dopiero zaczynamy w wieku tych 10 lat, ze względu na obciążenie organizmu, to są często też sporty zespołowe i tu również gimnazja sportowe dawały taką szansę. Podstawowe szkoły, nawet kiedy będą miały 7 i 8 klasę sportową, już takich szans nie dają, zresztą powodują pewne perturbacje. Pani poseł, ale to są wszystko kwestie związane z programem nauczania, powiedzmy to najogólniej ujmując. Natomiast ja chciałbym panią zapytać o to, czego najbardziej obawiają się związki zawodowe, czego obawiają się nauczyciele z gimnazjów, głównie tych przeznaczonych do likwidacji, czyli utraty miejsc pracy. Minister Zalewska przekonuje, że absolutnie do czynienia z taką sytuacją mieć nie będziemy, natomiast to się wydaje chyba mało prawdopodobne.
To będzie praktycznie rzecz biorąc dość przypadkowe. To znaczy będą gminy, gdzie rzeczywiście nawet stworzone zostaną nowe miejsca pracy, tylko będzie to kosztem finansów tych gmin. I będą gminy, gdzie sporo nauczycieli straci pracę. Dlaczego? Dlatego, że to zależy od tego, jaka powstanie sieć szkół. Jeżeli zrobione zostanie to tak, jakby oczekiwało tego ministerstwo, czyli każde gimnazjum zostanie przekształcone w szkołę podstawową, to tych szkół podstawowych będzie więcej. Będą mniejsze oddziały, co za tym będzie mniej, więcej miejsc pracy dla nauczycieli. Tylko efekt będzie taki, że już obecnie gminy dokładają sporo do edukacji, tylko w 60-70% subwencja pokrywa koszt kształcenia, koszt edukacji, czyli utrzymania szkół. W momencie, w którym zrobimy jeszcze mniejsze klasy w mniejszych szkołach, no to ten koszt podniesie się, więc jeszcze więcej gmina będzie musiała dokładać. I drugi scenariusz, w którym gminy stworzą szkoły podstawowe w tych szkołach podstawowych, które są obecnie i zlikwidują te miejsca, gdzie będą gimnazja. Na to musi się zgodzić oczywiście kurator, ale wtedy oczywiście będzie utrata miejsc przez nauczycieli. Więc w bardzo różnych miejscach będzie różnie. Gminy na ogół chcą oszczędzić nauczycielom zwolnień, ale muszą też myśleć ekonomicznie. Ja mam wrażenie, że no niestety nie da się zrobić takiej opcji zero, żeby wszyscy wyszli tutaj bez szwanku. Chyba zwolnienia są, mam wrażenie, tylko kwestią czasu. To wszystko zależy oczywiście od samorządów. Pani poseł, ale przejdźmy właśnie do samorządów, bo w ostatnich dniach mówi się o zmianie ordynacji wyborczej. Dzisiaj też słyszałem o tym, że trzeba brać pod uwagę skrócenie kadencji władz samorządowych. Jak pani uważa, to jest dobry pomysł? Znaczy tak, my jako Nowoczesna w programie jesteśmy zwolennikami dwukadencyjności, tylko że my wychodzimy z założenia, że wszystkie zmiany muszą być zgodnie z prawem do przodu. Nie można wprowadzać zmian, które działa prawo wstecz. No tak, dla Nowoczesnej to jest rzeczywiście rozwiązanie dobre, dlatego że nie macie swoich wójtów, burmistrzów i prezydentów. No właśnie, bo zbyt krótko istniejecie, tak? Nie, to wręcz odwrotnie. To dla nas byłoby dobre rozwiązanie, które proponuje PiS, a my jesteśmy mu zdecydowanie przeciwni. Uważamy, że te dwie kadencje powinny działać od momentu zero. Do przodu, czyli ci obecni prezydenci i burmistrze, którzy są już od dłuższego czasu, powinni mieć jeszcze te dwie kadencje do przodu. Natomiast PiS chce zadziałać wstecz, czyli chce im ograniczyć możliwość funkcjonowania. Chce tak naprawdę ci, którzy już od wielu kadencji są swoimi prezydentami miast, są burmistrzami miast, żeby przestali nimi być. I to jest typowy przykład różnicy. My uważamy, że prawo się kształtuje po to, żeby na przyszłość tworzyć dobre rozwiązania, które uważamy, że są dobre dla kraju. Natomiast PiS tworzy prawo z przyczyn koniunkturalnych. Bardzo podobnie stworzyło dla Trybunału Konstytucyjnego. Stworzyło przepisy i prawo, które pozwoliły im przejąć Trybunał Konstytucyjny po to, żeby móc w tej chwili podejmować ustawy, które są niekonstytucyjne, na przykład ustawę o samorządzie, która skracałaby kadencję lub wprowadzała dwukadencyjność, ale wstecz. A pani, gdyby tak pokusiła się o szacunki, jak uważa, na ile taki scenariusz jest prawdopodobny, że na przykład jesienią tego roku należałoby się szykować do wyborów samorządowych w Polsce? Tego, że przyspieszą wybory samorządowe, nie spodziewam się, chociaż może się tak zdarzyć, jeżeli będą widzieli, że wyniki sondaży są dla nich sprzyjające. Natomiast spodziewam się zdecydowanie tego, że prowadzą dwukadencyjność i to wstecz. Pani poseł, bardzo dziękuję. Wiem, że spieszy się pani na debatę. Bardzo pani dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo.